Dziś w studiu Kuriera Ostrowskiego gościmy młodego wokalistę, utalentowanego artystę Adriana Szymkowiaka, którego mogliśmy ostatnio podziwiać w programie TVP Szansa na sukces. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Adrianie, na początek takie pytanie, jak wrażenia po takim ogólnopolskim programie? Przyznam szczerze, że sam do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo tak naprawdę sam występ w telewizji pamiętam nieco przez mgłę, biorąc pod uwagę, że to jednak był stres i emocje. I też sam do końca nie byłem pewien, jak po prostu wypadłem, więc do samej emisji czekałem zniecierpliwiony razem z rodziną, żeby obejrzeć ten odcinek i odetchnąć z ulgą albo schować się ze wstydu, ale jestem zadowolony. Bardzo gratulujemy w ogóle wykonania, bo jak wiemy, dostał Pan wyróżnienie od samego Piotra Kupichy. Zgadza się. Jak z utworem, który Pan wylosował? Cieszył się Pan, że to jest właśnie ten utwór, czy raczej tak nie za bardzo? Znaczy, to był jeden z takich utworów tak naprawdę nowszych, jeżeli chodzi o zespół Feel, więc on był mi nieco mniej znany. Też nie ukrywam, że sam Piotr Kupicha, czyli lider zespołu Feel, ma dość wysoki głos. Więc część piosenek była dla mnie wyzwaniem. Cieszyłem się z tego wyboru, natomiast miałem taką małą nadzieję, że to będzie nieco inny utwór, No kochaj mnie, który myślę, że też bardziej pasowałby do mnie i do mojej barwy głosu, ale byłem zadowolony finalnie. A jak właściwie zaczęła się Pana przygoda ze śpiewem? Tak już od dłuższego czasu Pan się szkolił, czy raczej to jakiś nowy po prostu pomysł? Znaczy, tak jak też powiedziałem w programie, miłość w ogóle do muzyki zaszczepił we mnie mój ojciec. Ja śpiewałem od małego, ale to nigdy nie było na zasadzie jakichś zajęć czy właśnie lekcji śpiewu, bo bałem się generalnie iść na takie zajęcia, więc za czasów już takich szkolnych chodziłem z ojcem na karaoke do różnych tutaj ostrowskich pubów. Pewnie niektórzy tutaj ostrowianie pamiętają mnie takiego małego, bądź już starszego, jak chodziło się właśnie na karaoke. I to dało mi taką możliwość ćwiczenia. Jednocześnie nie musiałem się przejmować, gdy coś nie wychodziło, bo to jednak było na karaoke, a wiadomo, śpiewać każdy może. Więc to był taki duży plus. Przez długi czas jednak żałowałem, że nie poszedłem wcześniej na jakieś zajęcia, bo tak naprawdę na naukę zdecydowałem się dopiero jak skończyłem liceum. Więc no to już był wiek 19 lat, gdzie większość osób już ma jakieś spore doświadczenie, ja dopiero w tym raczkowałem, ale no poświęciłem temu dość sporo czasu, to też przewijało się z innymi zajęciami, ale teraz obecnie skupiam się no głównie właśnie na tym rozwoju muzycznym. A skąd pomysł na szansę na sukces? Czy to właśnie może pański tata pana zainspirował, który jak wiadomo, jak wiemy również od pana, sam brał udział w tym show? Czy to raczej nagły pana pomysł, że to jednak to będzie ten program, w którym chce wziąć udział? Tak, faktycznie mój tata wystąpił właśnie w programie Szansa na sukces. To było 9 lat temu, nie z zespołem, tylko z Łukaszem Zagrobelnym. Pamiętam, że jemu też zawsze marzyło się, żeby spróbować z tym śpiewem coś więcej, bo tata tak naprawdę też nigdy nie uczył się śpiewać. Myślę, że to był po prostu jego wrodzony talent i dla niego zawsze była radość, żeby na to karaoke chodzić. Myślę, że też większa radość, że no ja też po prostu zacząłem śpiewać i zawsze to lubiłem. I pomysł, żeby iść do programu Szansa na sukces, zrodził się tak naprawdę w momencie, gdy okazało się, że program wraca na antenę. Bo przez długi czas chciałem iść do jakiegoś programu. Szansy na sukces wtedy nie było. Gdzieś tam próbowałem iść na precastingi do innych programów, no niestety się nie udało, ale jak się okazuje, szansa na sukces była tym strzałem w dziesiątkę i w sumie cieszę się, że to jest ten program, bo faktycznie to jest trochę takie zatoczenie koła. 9 lat temu mój tata, teraz ja, więc super. I wiąże pan z tym jakąś przyszłość właśnie z wokalem, czy raczej to taka przygoda na teraz? Nie, myślę, że tyle lat, jak długo śpiew jest ze mną, tym coraz bardziej czuję to przekonanie, że to jest coś, co chcę robić. Zacząłem się w tym rozwijać właśnie kilka lat temu. Wiadomo, jeszcze jest wiele do zrobienia, wiele do pracy,
ale cieszę się z tych postępów, które się pojawiają w moim życiu i nie chcę odpuszczać, to na pewno. Publikuje właśnie na swojej stronie Pan bardzo dużo różnych coverów. Czy jakiś projekt solowy? Też coś Pan planuje zrobić? To znaczy, w ogóle jeżeli chodzi o taką kwestię muzyczną, myślę, że chcę działać solowo, jeżeli chodzi o wokal. Myślę, że fajnie by było znaleźć jakiś zespół, z którym mógłbym generalnie koncertować, bo nagrywanie coverów to jest taki początek, żeby też w ogóle obyć się z kamerą, czy w ogóle przede wszystkim pilnować sam siebie, gdy coś śpiewam, bo jeżeli coś nagrywam, słucham, wiem, co jest źle, wiem, co mogę poprawić i z każdym kolejnym razem po prostu będzie lepiej. Natomiast samą ścieżkę kariery myślę, że chcę obrać właśnie w tą stronę, czyli próbować solo, może znaleźć jakiś zespół. Generalnie po prostu muzyka, tak, generalnie śpiew. Muzyka i wiem, że to jest gdzieś tam etap początkowy, ale mam nadzieję, że po prostu będzie się działo dalej i no wiele zależy ode mnie. Po prostu muszę teraz działać dalej i się nie poddawać. Mm-hmm. A co poza wokalem? Wiemy, że działał Pan między innymi w Szlachetnej Paczce i występował na ich finale. Co Pan robi w życiu poza śpiewem? Więc tak, obecnie pracuję na jednym z takich kierowniczych stanowisk w multiagencji ubezpieczeniowej, więc na pracę no, schodzi dużo czasu, ale z czegoś trzeba żyć. Póki to nie jest muzyka na pełen etat, no to wiadomo, pracować trzeba w jakiś sposób. Jestem z tej pracy zadowolony, natomiast po pracy skupiam się właśnie teraz głównie na tym rozwoju muzycznym. Też zapisałem się do nowej szkoły, ćwiczę śpiew indywidualnie, bo zależy mi na tym, aby jednak ktoś mnie kontrolował i mówił, co jest źle, bo samemu nie zawsze jest się w stanie to ocenić. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie dodatkowe zainteresowania, to faktycznie przez wiele lat był to wolontariat i dalej jest mi to bliskie sercu. W czasach szkolnych to było schronisko dla psów, spędziłem tam wiele lat. Później trochę to przeszło właśnie na Szlachetną Paczkę, od przygotowania paczki dla rodziny razem tam z siostrą, z rodziną, ze znajomymi. Przerodziło się to w bycie liderem razem z moją siostrą, to było w 2016 roku, bo okazało się, że Szlachetna Paczka w Ostrowie nie ma żadnego opiekuna. W kolejnym roku już musiałem odpuścić, bo to było bardzo duże zaangażowanie czasowe, na które po prostu no nie mogłem sobie pozwolić i też nie chciałem, żeby to było nieprofesjonalne z mojej strony, bo na to naprawdę potrzeba dużo czasu, aby wszystko, było zapięte na ostatni guzik. Nie chciałem, żeby to nie wypaliło, nie chciałem zawieść wielu osób, więc stwierdziłem, że oddam tą rolę innym osobom. Sam właśnie wtedy pomogłem w organizacji finału. Faktycznie prowadziłem ten finał, też coś tam pośpiewałem, żeby dać to, co tak naprawdę mnie interesuje. I teraz myślę, że jeżeli chodzi o Szlachetną Paczkę, jak najbardziej będę przygotowywać paczkę dla rodzin. Być może pomogę na finale, bo są tam osoby, którym warto pomóc i też znajomi, z którymi no, mamy dobry kontakt, więc jak najbardziej. Natomiast głównie tak naprawdę no, rozwój muzyczny, żeby jak najszybciej coś z tego wyszło. A czy można Pana gdzieś usłyszeć? Jakieś wokalne koncerty? Pokazy? Tak. Myślę, że również w tym roku będzie można mnie usłyszeć na ostrowskim rynku w restauracji Italiano Vero, bo w tamtym roku udało mi się nawiązać taką współpracę. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to w tym roku ponownie będzie można mnie słuchać. Przez 2 lata byłem w Kaliszu, w jednej ze szkół, gdzie też koncertowaliśmy w różnych miejscowościach. Były też koncerty tematyczne w Kaliskim Centrum Kultury i Sztuki. Obecnie już tam nie śpiewam, znalazłem właśnie nowe miejsce do śpiewu. Być może tam też będą organizowane jakieś koncerty. Na ten moment trudno jest mi stwierdzić. Ale wszelkie informacje pewnie będzie można znaleźć na moim Facebooku, no bo jakiś czas temu założyłem stronę. Chcę, żeby faktycznie gromadzić te swoje doświadczenia i jakieś nowe rzeczy, które będę wrzucał w jednym miejscu, żeby móc to znaleźć i w razie czego sobie posłuchać. Dziękujemy za wywiad. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych wywiadów na stronie www.kurierostrowski.pl, jak i do śledzenia strony
Adriana Szymkowiaka. Dziękuję Państwu.